Wylosowałem zestaw szósty i zacznę swoją odpowiedź od zadania pierwszego. Tutaj postaram się przybliżyć funkcję obrazów przyrody w utworach literackich. I zacznę od tego, że przyroda jest często ukazywana i wykorzystywana przez poetów w literaturze oraz poezji, co ma na celu wywołanie zadumy, zastanowienia nad otaczającym światem oraz w celu pobudzenia naszej wyobraźni przestrzennej, a autorzy poprzez opisy przyrody przekazują własne odczucia czytelnikowi. Tutaj warto zaznaczyć, że opisy przyrody są jedną z cech epopei. Występują obok charakterystycznej budowy, na którą składa się inwokacja, epilog czy porównania homeryckie. Te elementy służą ukazaniu losów danej społeczności na tle ważnych dla niej wydarzeń. Natura jest jednym z elementów świata przedstawionego pana Tadeusza. Pełni ona w utworze wielorakie funkcje i pierwszą z nich, jaką można wyróżnić, jest funkcja, która buduje klimat polskości w epopei. W panu Tadeuszu przedstawione zostały losy polskiej szlachty w trakcie kampanii napoleońskiej. Przyroda tutaj podkreśla patriotyzm Polaków, czego przykładem może być rozmowa Tadeusza z hrabią i Telimeną na temat litewskiego nieba. Kosmopolityczny hrabia neguje urok i piękno litewskich krajobrazów, uważając, że natchnienie odnajduje tylko we Włoszech. Natomiast Tadeusz broni polskości, twierdząc, że niebo nad Litwą jest pełne inspiracji. Tutaj kreuje się kolejna rola natury w panu Tadeuszu, a mianowicie decydowanie o pięknie litewskiego świata. Poza tym przyroda przyjmuje także rolę metafizycznej siły, która strzeże zarówno dworku w Soplicowie, jak i jego tradycji. To w rozbudowanych opisach przyrody możemy odnaleźć realizację metody pisarskiej, którą Mickiewicz sygnalizuje już w inwokacji. I ta metoda sprowadza się do formuły widzę i opisuję. Pejzaż przedstawiony w panu Tadeuszu ma przede wszystkim oddziaływać na zmysł wzroku. Z tego powodu można odnaleźć nagromadzenie epitetów, które unaoczniają opisywaną rzeczywistość. Szczególnie ważną rolę odgrywa więc nasycona kolorystyka i plastyczność obrazu. A zasada ta odnosi się do wszystkich opisów przyrody zawartych w epopei. W panu Tadeuszu najważniejszą funkcją opisów przyrody jest możliwość powrotu na łono ojczyzny. Mickiewicz pisze epos przebywając na emigracji, dlatego obrazy natury wywołujące tylko dobre wspomnienia pozwalają zarówno jemu, jak i innym rodakom przebywającym na obczyźnie powrócić na łono ojczyzny, a poza tym stają się inspiracją lub tłem do ukazania bohaterów i zdarzeń występujących w epopei. Teraz przejdę do zadania drugiego. Tutaj postaram się przybliżyć odpowiedź na pytanie, czy człowiek może w pełni poznać samego siebie. I zacznę od tego, że od czasów starożytnych jednym z istotnych tematów podejmowanych w sztuce była próba rozpoznania kondycji człowieka, a w szczególności własnej osoby. Człowiek nie jest do końca w stanie poznać samego siebie, dlatego że odkrywa swoje możliwości i ograniczenia tylko w sytuacjach, w których się znajdzie, które przygotuje mu życie. Dlatego wcześniej nie jest w stanie stwierdzić, czy przeżył już na tyle doświadczeń, aby móc odnaleźć się w każdej sytuacji. Ukazuje to obraz Margita, który jest surrealistycznym odbiciem lustrzanym i wizją z pogranicza jawy i snu, burzącą porządek rzeczywistości. Ponieważ mężczyzna przedstawiony na obrazie przegląda się w lustrze, ale tak jak obserwator który patrzy na obraz, może zobaczyć tylko tył swojej sylwetki. Nie widzi twarzy, która to najpełniej wyraża uczucia i nastrój, która opisuje doświadczenia rysujące się na człowieku. Twarz jest najpełniejszą okazją do poznania własnej osoby i tę twarz czasami można nawet zakrywać przed innymi, aby ukryć doświadczenia, którymi
się niekoniecznie chlubimy. Tutaj chcę zaznaczyć, że człowiek poznaje się właśnie bezpośrednio w życiu, a sam obraz można porównać do pogoni za własnym odbiciem i nieustannym sprawdzaniem własnej wartości. Innym przykładem poznawania samego siebie może być dramat romantyczny, jakim jest Kordian Juliusza Słowackiego. Tytułowy bohater również próbuje poznać samego siebie na etapach swojego życia. My tutaj, analizując dramat, możemy znaleźć poszczególne etapy poszukiwania własnej osobowości przez Kordiana. Na początku jest on melancholijnym młodzieńcem, który poszukuje swojego miejsca w świecie, poszukuje swojego ja, kształtuje swoją osobowość i wartości i odkrywa wartości, które kierują światem, zarówno poprzez opowieści, które opowiada mu Grzegorz, jak i przez podróże po Europie. Tam Kordian styka się z ukierunkowaną na materializm Violettą, do której coś czuje, darzy ją pewnym uczuciem. Kordian spotyka się tu z pewnym zawodem, że świat jest ukierunkowany właśnie w stronę materializmu. Poza tym kolejny zawód, którego doświadcza Kordian, to jest wizyta u papieża, który opowiada się bezpośrednio po stronie zaborcy, jakim jest Rosja. To sprowadza się do tego, że Kordian na Mont Blanc podejmuje decyzję o tym, że chce walczyć za ojczyznę, chce, aby ojczyzna odzyskała niepodległość, dlatego wraca do kraju i postanawia zabić cara. I można powiedzieć, że Kordian jest pewny tego, co zrobi i dąży do uzyskania tego celu, natomiast wszystko psuje się w momencie, gdy wkraczają na drogę Kordianowi strach i imaginacja, czyli dwie fantastyczne postacie, które można utożsamić z jego osobistymi przeżyciami, które tkwią w jego umyśle. I Kordian, pomimo tego, że był pewny swoich czynów i zdążał, aby osiągnąć cel, ostatecznie cara nie zabija właśnie przez nieprzewidziane przez niego okoliczności, jakimi były ten strach i imaginacja. To moim zdaniem ukazuje, że człowiek samego siebie nie jest w stanie poznać, a ta możliwość poznania siebie ma miejsce w momencie konfrontacji z sytuacją, którą spotkamy na swoim życiu. Dlatego uważam, że człowiek może poznawać siebie, ale na kolejnych etapach życiowych, ale nigdy nie jesteśmy w stanie stwierdzić, że na 100% poznał własną osobowość. Dziękuję. Dziękujemy. Przejdziemy do pytań. Czy w postawie Kordiana znajdujesz cechy wartości, które i dla ciebie są ważne? Uzasadnij swoją odpowiedź. Uważam, że tak, ponieważ również jak Kordian poszukuje tego i odkrywam, czym kieruje się świat, jakie rządzą nim wartości, a także odkrywam swoje miejsce w świecie, podobnie jak czynił to Kordian, zarówno poprzez podróże po Europie, jak i opowieści swojego przyjaciela Grzegorza. Kolejne pytanie. Mateusz, czy według ciebie postać ukazana na obrazie Magritte'a może być metaforą człowieka żyjącego we współczesnym świecie? Uzasadnij odpowiedź. Uważam, że tak, i to nie tylko w współczesnym świecie, ale na przestrzeni epok. Moim zdaniem, bez znaczenia, jaką epokę weźmiemy, czy będzie to starożytność, renesans, oświecenie, czy współczesność, ta postać przedstawiona na obrazie świetnie by się wpisywała, bo człowiek odkrywa samego siebie nie tylko współcześnie, ale wcześniej na przestrzeni epok również. I tutaj
to zagubienie, które również możemy odczytać z tego obrazu. Człowiek, który patrzy w lustro, ale nie widzi swojego oblicza, ale widzi tył swojej sylwetki, wpisuje się we współczesność, kiedy człowiek jest przez świat obarczany masowością. Jest tutaj pewne zatracenie indywidualizmu, co odczuwali również moderniści w Młodej Polsce. Oni też byli przytłoczeni przez masy i poszukiwali własnego ja. I tak samo teraz człowiek przez otaczający go świat może być przytłoczony. Wszystko? Dziękuję. Dziękujemy.